Elden Ring. Witam Was w nowej serii, jakże wdzięcznej nazwie Gunvo Newsy, w której będę to omawiał artykuły gamingowe lub istotne wiralowe wypowiedzi związane z tą branżą, które delikatnie rzecz ujmując uważam za nietrafione, czasami wręcz głupie. Jednak przejdźmy już do rzeczy. Nie wszyscy mają obowiązek uważać, że Elden Ring jest grą doskonałą. Każdy ma prawo do swojej opinii, no chyba że jest to kolejne porównanie każdego istniejącego open worlda do Zeldy, wtedy opinia takiej osoby jest warta mniej więcej tyle co każdego człowieka, który ma w profilowym awatar z anime. Jednakże jest pewna granica i nawet nie chodzi o granicę dobrego smaku, co profesjonalizmu. Jednak brak profesjonalizmu w przypadku tego wydarzenia, o którym chcę powiedzieć, to najmniejszy z problemów, ponieważ nie oszukujmy się, twórca tweeta po prostu pierdoli jak potłuczony. Zapomina chyba również przy okazji przy tworzeniu jakiej gry brał udział i za co ta gra bardzo mocno została skrytykowana. Jednak żeby nie mówić takimi mistycznymi ogólnikami jak pewien znany polski wróżbita, który ostatnio nawet przepowiada pogodę na przyszłość w Polsce, to pokażę Wam jeszcze tweety, które mogliście zobaczyć na początku tego filmiku. Na początku może powiem Wam tylko na szybko, czym jest w ogóle UX i czym się zajmuje UX designer, jeżeli ktoś nie jest pewien definicji. UX to skrót od User Experience, więc projektant UX ma za zadanie przygotować interakcję użytkownika ze światem gry w taki sposób, aby była ona jak najprzyjemniejsza i jak najbardziej intuicyjna. Zazwyczaj pojęcie to odnosi się głównie do interfejsu użytkownika, ale można je również rozszerzyć na inne aspekty rozgrywki i w tym przypadku autor tweeta podejrzewam, że miał właśnie na myśli całokształt gry. Chociaż w sumie chuj to wie. Wracając jednak do tematu, co jest moim zdaniem nie tak z tym tweetem. Gdybyśmy totalnie nie chcieli nurkować w tym szambie, to na najpłytszym stopniu możemy przyczepić się ponownie do braku profesjonalizmu. Załóżmy, że jest to prawda, Elden Ring jest totalnie nieintuicyjny, ma rozpierdolone UX, gra jest nieczytelna, użytkownicy gubią się w UI i w ogóle jest ono nieprzyjemne w użytkowaniu. Czysty profesjonalizm i bycie najzwyczajniej w świecie w porządku względem innej firmy z tej samej branży raczej wskazywałoby, żeby się od takiej opinii powstrzymać. To nie jest YouTube, gdzie jeden twórca wpycha gówno w gardło drugiego twórcy ku uciesze fanów. Nie mówiąc już o tym, że osoba, która decyduje się na taką krytykę, ma w swoim profilu na Twitterze oficjalnie podaną firmę, w jakiej pracuje. Ludzie w ogóle w takich sytuacjach, kiedy ktoś im to wytyka, bardzo często zasłaniają się tym, no ale przecież to jest moje konto prywatne i mogą na nich pisać co chcą. Zamknij ryj. W momencie, kiedy podajesz swojego pracodawcę i tytuły gier, nad jakimi pracujesz, do czego jeszcze wrócimy, to przestaje to być twoje zupełnie niezależne konto. Publicznie i świadomie przekazujesz takie informacje o swoim pracodawcy, a co za tym idzie, zaczynasz go chcąc nie chcąc w pewnym sensie reprezentować. Jeżeli chcesz mieć swoje prywatne konto, to spoko, rozumiem. Trasztokuj sobie ile chcesz i na kogo chcesz, ale mikropenisy tych ludzi po prostu najzwyczajniej w świecie nie pozwalają im na to, żeby z ich wyjebanym ego po prostu nie dopisać tej informacji na swoim bio, gdzie pracują, bo przecież muszą się nad tym pałować na każdym możliwym kroku, w każdej możliwej formie. Już nie mówiąc o tym, w jaki sposób ta wypowiedź została stworzona. Mogłaby być ona pokazywana w podręcznikowym przykładzie tego, jak korzystać z Twittera, bo najwyraźniej jedną z najważniejszych zasad na tym portalu jest to, aby nieważne o czym mówić, w jakimś minimalnym stopniu postawić się w formie ofiary, a jeżeli ktoś ci to zarzuci, to zawsze możesz powiedzieć, że to przecież tylko ironia, albo z drugiej strony możesz po prostu powiedzieć takiej osobie, że właśnie ona przyczynia się do tego zjawiska, o którym mówisz i wtedy ją banujesz. Przede wszystkim widać, że dupa zapiekła, że Battlefield 2042 nie dostał tak wysokich not jak 97 i 100. Przydałoby się komuś zaaplikować maść w to bolące miejsce, ale lepiej najwyraźniej rozlać swoje żale na Twitterze, licząc przynajmniej na dodatkowy poklask. Jednak okazuje się, że zamiast poklasku jest coś zupełnie odwrotnego. Jedyne co pozostaje zrobić takiej osobie, to ustawić swoje konto na Twitterze na prywatne. Bo przecież trasztokować innych to można, ale kiedy ktoś zaczyna trasztokować ciebie, Ahmed, to lepiej zamknąć się w swojej bezpiecznej skorupce, nie? Wspomniałem o najnowszym Battlefieldzie i nie bez powodu, ponieważ pan Salama również o nim wspomniał w swoim profilu na Twitterze, co potwierdza również jego profil na LinkedIn. To prawda, w Battlefield 2042 nie był on odpowiedzialny za UX, a jedynie za programowanie UI, ale warto nadmienić o tym, że był on leadem programistów UI i naprawdę nie chce mi się wierzyć, aby osoba na takim stanowisku zupełnie nie miała nic do gadania w kwestii UX. Szczególnie, że na LinkedInie widać również to, że wiele razy brał na przykład udział w podcastach na temat UX oraz prowadził jakieś wykłady na ten sam temat i to właśnie w momencie, kiedy pracował nad Battlefieldem. Niestety, lub może właśnie czytając opinię, to stety nie mogę osobiście przytoczyć tego, jak wygląda UX w Battlefieldzie, ponieważ w niego nie grałem. Ale pokażę Wam, co uważają gracze, którzy od wielu lat są z tą serią. Więc taką wspaniałą opinią wśród graczy na ten szczególny temat, pan Salama z pewnością jest osobą kompetentną, na co wskazują jego osiągnięcia, aby ocenić właśnie ten aspekt gry. To, że on nie umie w UX i zarzuca to innej firmie, to oczywiście od razu nie sprawia z automatu, że jego punkt jest do loda. Nawet powiem więcej, sam mam jedną rzecz, której mogę
mogę się przyczepić. Niech przykładem będzie wskrzeszanie konia w Elden Ring. W momencie, w którym Torrent spadnie z rowerka, trzeba po prostu użyć flaski, aby go ponownie przyzwać. W tym momencie zostaniemy zapytani, czy chcemy użyć flaski, żeby wskrzesić konia. No i niestety domyślnie wybór ten będzie na nie. Nie oszukujmy się, najczęściej nasz koń spada z rowerka podczas walki. I jeszcze raz podczas tej samej najczęściej walki chcemy go z powrotem przyzwać. Więc nie dość, że musimy męczyć się z alertem, który nam wyskakuje w momencie, kiedy dynamicznie chcemy przyzwać konia, to jeszcze musimy martwić się o to, aby przesunąć opcję na tak w momencie, kiedy lawirujemy jakichś przeciwników albo nawet bossa. Tak więc moim zdaniem jest to opcja, którą w ogóle można było wyłączyć w opcjach. Ktoś może sobie ustawić, czy chce taki alert otrzymywać, czy nie, a jeżeli już ten alert się pojawia, to wtedy defaultowo powinno być na tak, chcę wkrzesić konia, aby utrzymać tą dynamikę i jednocześnie zapewnić graczowi większy komfort w środku walki. Z pewnością wydaje mi się, że takie podejście byłoby lepsze, bo nie zliczę, ile razy zginąłem przez to, że zbyt mocno brandzlowałem się nad tym alertem. Niektórzy zarzucają również, że questy są niejasne, ale te same osoby narzekają, że irytuje je, gdy gry Ubisoftu prowadzą je za rączkę, więc może nie sugerujmy się takimi paradoksami logicznymi. Nauka w Elden Ring jest intuicyjna i prawdą jest to, że początkowo ten świat potrafi być przytłaczający, potrafi po prostu swoim ogromem i ciężarem przygnieść graczy, nawet tych, którzy wcześniej grali w Soulsy. Ale to przytłoczenie szybko mija i jeżeli tylko chcemy zrozumieć grę, to ona naprawdę nie robi żadnych problemów. Ona nas uczy i ta nauka jest wręcz intuicyjna. Intuicyjność i prostota zrozumienia mechanik oczywiście nie idzie w parze z łatwością zmasterowania tych mechanik albo z ogólnie wszechrozumianą trudnością gry. Najpewniej zdaniem pana Salamy to najlepiej byłoby, jakby interfejs użytkownika wyglądał mniej więcej w taki sposób. Tutaj chyba mogę skończyć znęcać się nad głównym tweetem, który wywołał całą tę lawinę i przejść do kolejnych dwóch tweetów. Nad nimi będę się rozwodził już nieco mniej, szczególnie, że drugi z nich ma akurat rację bytu. Statery, które są obecne w Elden Ring, są niedopuszczalne, wymagania moim zdaniem są nieco zawyżone względem tego, co gra sobą prezentuje. Jednak okej, uwagi pani Rebeki są jak najbardziej na miejscu, chociaż też zwróćmy uwagę na to, że gry w obecnych czasach wychodzą w dużo gorszym stanie, ludzie w nie grają, szczególnie jeżeli są świadomi tego, że najpewniej te problemy zostaną zapatchowane za parę dni. Nie mówię, że jest to coś pozytywnego, ponieważ oczywiście wolałbym, żeby te gry od razu wychodziły w jak najlepszym stanie, ale komentarz w takim stylu, że ludzie nie zwracają na to uwagi, bo oceny są wysokie, więc ludzie mają to w dupie. Nie, to nie jest tak. Ludzie nie mają tego w dupie. Wiedzą po prostu, że prędzej czy później wyjdzie patch, albo chcą wierzyć, że wyjdzie patch, który to ogarnie. Niemniej jednak, tak, z tych trzech tweetów przyznaję, że ten tweet ma największy sens. Ostatni z nich natomiast... Naprawdę nie wiem, jak to skomentować. Pan Blake niezbyt rozwodzi się w swojej wypowiedzi, tak jak zresztą pozostali z nich, ale tutaj nawet nie wiem, do czego konkretnie może się przyczepić. Jedynie do tego, że podczas rozmawiania z NPC-em graczowi nagle nie wyskakuje wielki napis z donośną muzyczką, zadanie zaakceptowane, gracz nie może sobie sprawdzić kroczek po kroczku, co ma zrobić, a decyzje nie zawsze są oczywiste i zmuszają gracza do namysłu, ponieważ nie mogą zasejwować i w razie czego cofnąć. Ale naprawdę nie wiem. Kurwa nie wiem, serio, może ktoś mi powie, o co chodzi. Jeżeli bez questloga jestem w stanie zrozumieć po rozmowie z NPC-em, gdzie go mogę spotkać, a jeżeli celowo nie jest to powiedziane, to najczęściej spotyka się go w jakimś oczywistym miejscu podczas eksploracji, no to naprawdę nie wiem, w czym jest problem. Już nie mówiąc nawet o tym, że samej narracji jest się w stanie wyciągnąć poprawny wniosek, który quest może mocniej wpływać na fabułę, a który jest totalnie poboczny. Nie potrzeba do tego żadnego złotego podkreślenia albo specjalnej ikonki, która to rozjaśni. Wszystko to jest integralną częścią świata, która jest narracyjnie poprowadzona dobrze i tłumaczy sama za siebie. Może pan Blake kiedyś rozwinie swoją myśl, ale podobnie jak pierwszy pan, ponieważ pani Rebeka miała na tyle silną psychikę, że swojego konta nie zablokowała, tak pan Blake również poszedł te ślady i jego konto jest w tym momencie prywatne, więc nawet jeżeli kiedyś rozwinie tej myśl, to wątpię, aby było dane akurat mi się o tym dowiedzieć. Podsumowując, Twitter to gówno, o czym raczej większość z nas już wie i kogoś mocno zapiekła dupa i nie potrafił zamknąć mordy w odpowiednim momencie, ale miło zobaczyć, że społeczność graczy w zdecydowanej większości nie łapie się na takie chujowe bejty. No i to wszystko, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Dartian bez odbioru.